Siemanko mięsożercy, już za chwilę majóweczka, dosłownie za kilka dni, a co króluje na polskich grillach właśnie w majówkę? Oczywiście rzekarkówka. Dlatego przybył Wam z pomocą i w tym materiale pokażę Wam 3 fajne i ciekawe pomysły na grillowaną karkówkę. Będzie to karkówka w marynacie orientalnej, druga karkówka tradycyjna, czyli takie marynata w smaku barbecue, no i trzecia, taka dość nietypowa, majonezowa mango. Dodatkowo pokażę Wam, jak tą karkówkę fajnie przygotować, żeby była delikatna, miękka i krucha, a nie żylasta i ciągnąca się. Także tyle słowem wstępu, ja zabieram się za robotę i pokazuję Wam krok po kroku, jak zrobić te 3 idealne przepisy. Linki do partnerów w opisie pod filmem. Mam tutaj 2 takie fajne kawałki karkówki od tej przeciwnej strony od schabu. One są takie fajne, poprzerastane właśnie tym tłuszczykiem, dzięki czemu podczas grillowania fajnie ten tłuszcz się wytopi i będą one soczyste. No i teraz to, co zrobię, no to pokroję sobie je w takie fajne steki 1,5–2 cm, a następnie przejdę do przygotowania ich, do marynowania i do grillowania, ale o tym za chwilę. Żeby się tutaj nie rozjeżdżała nam, myślę, o, takie będą w sam raz. Mam już tutaj pokrojoną karkówkę, fajne takie steki, super to wygląda. No i co teraz z tym zrobić? Nie idzie to od razu do grillowania, do przyprawienia, tak, do marynowania, bo najlepiej zacząć w ogóle sobie dzień przed i tą karkówkę odpowiednio zasolić. Możemy zasolić ją na sucho, po prostu zasypując odpowiednią ilością soli, bądź na mokro, po prostu solankując ją przez jakieś 24 godziny, przez dobę, albo chociażby przez noc, tak? Dzięki temu sól wniknie w to mięso i po pierwsze odpowiednio zasoli, czyli nada fajnego smaku, i po drugie, co ważniejsze, dzięki temu mięso fajnie skruszeje poprzez to, że właśnie ta sól wniknie w mięso i podczas obróbki termicznej w skrócie mięso po prostu będzie bardziej kruche, będzie bardziej miękkie, czyli nasza karkówka nie będzie się ciągnęła, no nie będzie taka gumiasta, żelazka. Dlatego najlepiej sobie dzień wcześniej zacząć, po prostu ją odpowiednio zasolić. Oczywiście można tego samego dnia po prostu ją przed grillowaniem zasolić, chociażby 2–3 godziny, ale polecam Wam naprawdę zrobić dzień wcześniej, solankując. No i teraz właśnie pokażę Wam, jak zrobić taką solankę, a następnie po tym solankowaniu dopiero przejdziemy do robienia marynat i grillowania. Na początek musimy koniecznie sobie zważyć tą karkówkę, ile jej tutaj jest, żeby przygotować odpowiednią ilość solanki. No tak jak mówiłem, 2,5 kg karkówki. 2,5 kg karkówki, czyli będę potrzebował tutaj jakieś 1,5 litra solanki, dokładnie 1,2 l i 200 ml, z tego względu, że najlepiej zachować takie proporcje 400 ml solanki na kilogram mięsa. No ja tutaj zrobię taką solankę 5%. Można robić tak od 3 do 8, a nawet i do 10% te solanki, w zależności jak kto słone lubi. Ja wypośrodkuję to, robię 5% na dobę. Myślę, że w zupełności wystarczy. Nie będzie za słone, ani za mało słone. Także właśnie taką solankę zrobię. No dobra, zaczynamy od wody. Lejemy zimną wodę, nie wiem, 1,2 l i 200 ml. Ja tutaj będę potrzebował. No i do tego sól. A jeżeli chodzi o to, ile tej soli, tak, na 5% solankę, no to możemy sobie bardzo prosto to obliczyć. Po prostu z litra wody odejmujemy 5% i zastępujemy to solą, tak? Czyli jeżeli chcemy 10%, czyli odejmujemy z litra wody 10%, zostaje nam 900 ml i wyrównujemy do tego litra solą, czyli tutaj będzie 100 gramów i tak mamy 10%. A ja mam 1,2 l i 200 ml, więc dodaję 60 gramów soli. I najlepiej po prostu jeszcze to by było odjąć te 60 ml, 60 gramów wody, żeby sobie to wyrównać. Wtedy by było idealnie 5%, ale ja po prostu wsypię te 60 gramów, pójdę po prostu na łatwiznę. Całość mieszamy, żeby ta sól się rozpuściła. Solanka gotowa, więc ląduje tutaj całe mięsiwo. Widać, że jest zasolone, bo mięso nie idzie na dno. No i ważne, żeby całość była pod wodą, dlatego warto dobrać odpowiednie naczynie, tak żeby mięso było przykryte w całości wodą. No ja sobie jeszcze dodatkowo przykrywam talerzem, żeby tu mi nic nie wypłynęło. Tak przygotowana karkówka leci do lodówki na noc. Ona się przez ten czas odpowiednio zasoli. Do tej zalewy można dodać jeszcze odrobinę cukru, można dodać na przykład jakieś kawałki cytryny. Ja tego nie robię z tego względu, że te karkówki wszystkie będę później marynował, czyli ja i tak będę im dawał odpowiedni smak, w zależności jaką tą marynatę przygotuję, ale jeżeli używacie tej solanki do innych mięs, na przykład do kurczaka, warto wrzucić na przykład trochę cukru, dzięki czemu po prostu ten kurczak będzie się fajnie karmelizował na grillu podczas grillowania, i cytryny, dzięki której też na przykład to mięso troszeczkę skruszeje. No dobra, ja odstawiam to do lodówki i widzimy się jutro, gdzie przygotuję już fajne marynaty i będziemy grillować tą karkówkę. No i karkówka gotowa, przeleżała sobie noc w tej solance, ja już ją wyciągnąłem, trochę osuszyłem ręcznikami papierowymi z nadmiaru tej solanki, podzieliłem na 3 równe porcje, mam tu akurat 15 steków, po 5 na każdą marynatę, na każdy sposób przygotowania. Teraz zabieram się za przygotowanie każdej marynaty, pokażę Ci krok po kroku, jak je zrobię, a zrobię taką typową barbecue. Druga marynata to będzie taka majonezowa o smaku mango, czyli właśnie połączenie tych dwóch składników. No i trzecia marynata, taka orientalna, azjatycka, na bazie sosu sojowego. I już Ci pokazuję, jak te marynaty przygotować. No i zaczniemy od przygotowania marynaty barbecue. Jako baza passata pomidorowa, jakieś 150 g, sos Worcester, około 15 g, 40 g octu jabłkowego, do tego 30 g brązowego cukru dla takiej słodyczy i żeby później się ta karkówka fajnie skarmelizowała, słodka papryka, grysik, jakieś 5 g i dla aromatu ja dodałem płynny dym. Jest to taka wersja opcjonalna. Jeszcze 2 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę i drobno posiegana cebula, jakieś 50 g, no i na koniec dolewamy jakieś 30 g oliwy, która pomoże rozprowadzić ten smak. Jedna marynata gotowa, przechodzę teraz do marynaty orientalnej. Tutaj jako baza sos sojowy, około 40 g, 15 g sosu ostrygowego, do tego dla słodyczy 15 g miodu, 2 g pokruszonych liści z limonki, 2 g pieprzu kajen dla ostrości, 4 g mielonego imbiru, no i 50 g drobno posiekanej cebuli. No i tutaj dodam jeszcze połówkę świeżego mango, które nada takiego fajnego smaku. No i całość blendujemy na gładką masę. I przechodzę do ostatniej marynaty majonezowej mango. I tutaj jako baza 100 g majonezu, do tego zblendowana połówka mango, może też być nawet całe, żeby ten smak mango był bardziej wyczuwalny. Do tego 5 g pieprzu i 5 g pieprzu cayenne. Całość dokładnie mieszam na gładką, jednolitą masę. No i mam już te 3 marynaty gotowe, teraz pozostaje nic innego, tylko zamarynować całość mięsiwa. A ja do marynowania użyję takich oto zip bagów, po prostu wrzucam tutaj całość mięsa, przeleję marynatę i tak będą leżeć w lodówce przez 2-3 godzinki, myślę, że w zupełności wystarczą. Można by było na dłużej, ale nie ma sensu, mięso już jest odpowiednio zasolone, także nabrało tej kruchości, a ten smak przejdzie i zostanie na powierzchni przez te 2-3 godzinki, także wydaje mi się, że to w zupełności wystarczy. Najpierw pakuję karkówkę orientalną, następnie mango mayo i klasyczne barbecue. Tutaj całość dokładnie rozprowadzam, żeby każdy stek był dokładnie pokryty marynatą. No i wszystkie 3 marynaty gotowe, karkówka będzie się teraz marynowała przez jakieś 2-3 godziny w lodówce. No i co? Widzimy się za chwilę już przy grillu i tam pokażę, jak wykończyć tą karkówkę, żeby wyszła idealna. No dobra, ja już jestem przy grillu, mam ze sobą zamarynowane mięsiwo, karkówkę. Grill jest nagrzany do jakichś 180 stopni i w takiej temperaturze będę właśnie grillował tą karkówkę. Będę ją grillował metodą bezpośrednią, czyli mięsiło będzie ułożone bezpośrednio nad ogniem, w tym przypadku nad palnikami, bo ja będę grillował na grillu gazowym. Jeżeli robicie na grillu węglowym, to możecie po prostu tą karkówkę układać bezpośrednio nad żarem. I w tej temperaturze myślę, że jakieś 20 minut jej wystarczy. Ogólnie nie będę robił tego na na czas, a po prostu będę sprawdzał temperaturę właśnie takim termometrem. Jeżeli steki będą miały 68 stopni Celsjusza, po prostu będę je ściągał z grilla. Ale myślę, że to mniej więcej po 10 minut na stronę, ale to zobaczymy. Jeżeli używacie grilla Broil King, tak jak ja, szczególnie z tymi dwustronnymi rusztami, to karkówkę warto grillować na tych rusztach z rynienkami. Dzięki temu ten tłuszcz, który wycieka z karkówki, będzie odprowadzany do tych rynienek i z powrotem odparowuje do potrawy, dzięki czemu one będą jeszcze bardziej soczyste. I lecą pierwsze kotleciory. No i teraz czekamy, grillujemy. Można to zrobić przy otwartym grillu, bądź też przy zamkniętym. Ja zamykam i tak co 5 minut będę tą karkówkę obracał i kontrolował, żeby ona się nie przypaliła. Dobra, no to odwracamy 5 minut. Super, super to wygląda. Dobra, wszystkie karkóweczki mają 68 stopni, niecałe. Wyciągnę je nieco szybciej, bo one i tak sobie już na desce ten 1-2 stopnie dojdą i będą miały odpowiednią temperaturę. Także ja wszystkie ściągam i za chwilę Wam pokażę i co najlepsze, powiem jak smakują. No i są gotowe. Teraz je odstawiam dosłownie na parę minut. Niech sobie odpoczną, dojdą. I zaraz będę próbował. Wszystkie karkówy zgrillowane, więc pora sprawdzić smak. Pierwsza idzie ta majonezowa, mango. Fajna, delikatna. Czuć właśnie trochę ten majonez, lekko pikantny i bardzo delikatnie te mango wyczuwalne. Na pewno musiałbym dodać następnym razem trochę więcej, nie pół, a cała najlepiej. Druga, czyli ta w sosie sojowym. Tutaj to mango jest bardziej wyczuwalne i jako fan azjatyckich smaków, jak na razie to najbardziej mnie przemawia. Jest najlepsza, idealnie doprawiona i dosłownie rozpływa się w ustach. No i ostatnie, typowe barbecue. Też się rozpływa. Fajny barbecue, ale jak dla mnie sojowa z mango najlepsza. A która wasza? Sami zdecydujecie. Także róbcie, próbujcie i dajcie znać, jak wam wyszło. Dobry jestem. Brawo. No, jest solanka na podłodze. Dobrze, trochę tylko.